Dzień dobry, dzisiaj gościem na moim kanale dr Leszek Sykulski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No pierwsza rzecz, o którą ja chciałem pana zapytać, to tak naprawdę, no bo ja w moim mniemaniu uważam, że ta wojna na Ukrainie, taka proxy war tak naprawdę, to nie jest nasza wojna. Pan też takie hasło głosi, tylko to hasło może być też rozumiane przez różne osoby na różny sposób. Ja bym chciał, żeby pan w kilku zdaniach wyjaśnił, jak pan dokładnie rozumie hasło "to nie nasza wojna". Zarówno ja, jak i Polski Ruch Antywojenny, Partia Bezpieczna Polska, jak i koalicja nowo powstała, czyli Głos Silnej Polski, uważamy, że wojna na Ukrainie jest nie naszą wojną, ponieważ jest to, jak słusznie pan zauważył, proxy war, jak mówią anglosasi, czyli wojna zastępcza między Stanami Zjednoczonymi i ich satelitami, ich wasalami czy junior partnerami, a państwem związkowym Rosji i Białorusi. No, nie jest nasza, bo w naszym interesie nie jest wchodzenie do wojny z Rosją, z Białorusią czy z jakimkolwiek innym państwem. Pomijając już kwestię tego, że Polska nie ma roszczeń terytorialnych wobec żadnych państw, to musimy sobie zdawać sprawę, że pełnienie roli zderzaka strategicznego, czy to Wielkiej Brytanii, czy Stanów Zjednoczonych, jest może być katastrofalne w skutkach dla państwa polskiego. Z wielu względów. Polska, tak jak powiedziałem, nie ma żadnego interesu w atakowaniu jakiegokolwiek państwa, w eskalowaniu napięcia, a gdyby już któryś z decydentów w Warszawie miał taki szalony pomysł, aby Polskę wepchnąć do wojny, no to musi sobie zdawać sprawę, że Polska nie ma systemu obrony cywilnej. Przyznały to dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli. Jeden ogłoszony w czerwcu 2012 roku, drugi w styczniu 2019 roku. To oznacza, że nie ma systemu ewakuacji ludności, nie ma systemu rozbudowanego schronów. Optymistyczne szacunki mówią o 3% populacji, która mogłaby się gdzieś schować, powiedzmy także w tego typu ukryciach, które dałyby jakiekolwiek schronienie, te mniej, to powiedziałbym takie pomyślne szacunki mówią o 1%. Do tego trzeba dodać oczywiście brak systemu zaopatrywania w żywność, wodę pitną, lekarstwa, alternatywne źródła energii na wypadek wyłączenia prądu z elektrowni i tak dalej, no to oznaczałoby, że doszłoby do hekatomby ludności cywilnej porównywalnej z tą hekatombą, którą obserwowaliśmy, czy sięgając pamięcią historyczną możemy sobie przypomnieć w Powstaniu Warszawskim. Do tego trzeba dodać, że Polska nie ma efektywnego systemu obrony powietrznej. No, wystarczy podać przykład, czy to tragedii w Przewodowie w listopadzie 2022 roku, no, czy tę rakietę rosyjską pod Bydgoszczą, która po wielu miesiącach się dopiero znalazła. To oznacza, że Rosjanie tak naprawdę zagrali na nosie nie tylko polskiej, ale także natowskiej obronie powietrznej, bo pokazali, że mogą rakietą przelecieć przez pół Polski praktycznie niezauważeni. Zatem do tego trzeba dodać całe mnóstwo sprzętu wojskowego, czołgów, bojowych wozów piechoty, armatochałubic, amunicji, karabinków i tak dalej, przekazanych nieodpłatnie bądź za bezcen tak naprawdę Ukrainie. Polska jest rozbrojona, Polska jest absolutnie nieprzygotowana do żadnej wojny. Ja jestem, wie pan, porucznikiem rezerwy Wojska Polskiego. Byłem na bardzo wielu ćwiczeniach, szkoleniach żołnierzy rezerwy i to, co obserwowałem, to jest katastrofalny stan wyszkolenia, katastrofalny stan podejścia kadry zawodowej do szkolenia rezerwy. Polska nie ma skutecznego systemu szkolenia rezerw, tak? To jasno wynika z kolejnych ćwiczeń. Ja przypomnę tylko te ćwiczenia Dragon 17, które pokazały, że tak naprawdę stawili się tam na właśnie wezwanie jeszcze ówczesnych WKU. 40-parolatkowie, nie było dla nich butów, w jakichś butach sportowych biegali po poligonie, mieli hełmy z lat 60., jakieś stare kałasznikowy. No, wygląda to dramatycznie, po prostu dramatycznie. Oznaczałoby to, wejście Polski do wojny oznaczałoby katastrofę gospodarczą, katastrofę demograficzną, oznaczałoby hekatombę ludności cywilnej, a gniew, taki przysłowiowy gniew ludu, zwróciłby się przeciwko tym, którzy doprowadzili do wciągnięcia Polski do wojny. No, przypomnijmy sobie te obrazki chociażby z 17-18 września 1939 roku, jak całe sznury samochodów rządowych uciekały z Polski do Rumunii, bo władza się po prostu bała nie tylko Niemców, nie tylko Sowietów, ale także się bała tego przysłowiowego gniewu ludu. Dlatego głośno i wyraźnie jako Polski Ruch Antywojenny, jako Partia Bezpieczna Polska, jako koalicja Głos Silnej Polski mówimy: to nie nasza wojna. Chciałem do dzisiaj, dzisiaj był wylot, już właściwie są na miejscu, prezydent Duda i Donald Tusk. Ja mam do pana pytanie, czy ten dzisiejszy wylot, wyjazd władz polskich to jest jeden z kolejnych kroków prób wepchnięcia Polski do wojny, bo na przykład demokraci twierdzą, że chcieliby zdążyć wepchnąć Polskę do wojny, zanim Donald Trump zostanie prezydentem? No musimy sobie zdawać sprawę, że wybory prezydenckie... Ja przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem, bo jeszcze do tego dochodzi, że niedługo będzie tajne posiedzenie Sejmu, niedługo po tej wyprawie i jeszcze do tego jest niedawna wypowiedź Radosława Sikorskiego o tym, że wojska NATO są już na Ukrainie. Też bardzo, no lekko mówiąc, no głupia po prostu, nie? Znaczy moim zdaniem. No to zacznijmy od samego wylotu premiera Tuska i prezydenta Dudy na spotkanie w Stanach Zjednoczonych z okazji 25-lecia przystąpienia Polski do Sojuszu. Pamiętajmy, że ten okres 25 lat uczestnictwa Polski w krwawym sojuszu, jakim niewątpliwie jest Sojusz Północnoatlantycki, to jest czas absolutnego upadku polskiego systemu obronnego. Trzeba to jasno powiedzieć i trzeba to jasno artykułować. Przystąpienie Polski 12 marca 1999 roku do Sojuszu Północnoatlantyckiego absolutnie uśpiło czujność polityków, którzy uznali, że nastąpił koniec historii, że można tak naprawdę praktycznie pozostawić odłogiem system zarządzania kryzysowego, system jakichkolwiek reagowania na katastrofy naturalne, na katastrofy techniczne, na klęski żywiołowe, na tego typu sprawy. Stąd zaniedbano całkowicie system obrony cywilnej. System obronny państwa także pozostawia bardzo wiele do życzenia. To, że Polska nie ma systemu obrony powietrznej, no to jest przecież zasługa kolejnych ekip. No ale to jest także takie ciche przyzwolenie na to, co się działo w Jugosławii w 1999 roku. Tak? Bo jakby przyznanie tego, że Stany Zjednoczone miały wtedy rację, no a racji nie miały. Bombardując cywilów, bombardując szpitale, przedszkola, szkoły, autobusy, infrastrukturę cywilną, energetyczną na przykład. Ponad 2000 ofiar wśród cywilów tych ogromnych bombardowań wtedy Belgradu. I należy oczywiście powiedzieć, że przystąpienie Polski do NATO rozpoczęło jeszcze ściślejsze podporządkowywanie służb specjalnych w Polsce amerykańskim i brytyjskim służbom, czego apogeum obserwowaliśmy w latach 2003-2005, kiedy ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski, ówczesny premier Leszek Miller w świetle reflektorów łamali konstytucję, kiedy doszło do tak naprawdę sponiewierania polskiej suwerenności. Stworzono tajne więzienie CIA w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadu w Starych Kiejkutach. Do dzisiaj nierozliczona sprawa, bezprawne, bez wyroku sądu przetrzymywanie ludzi, torturowanie, złamanie prawa międzynarodowego, złamanie konstytucji, pogwałcenie suwerenności państwa polskiego. No ale oczywiście nawet nie kropką na i, ale jakby kontynuacją tego było chociażby zachowanie ministra Mariusza Błaszczaka, który również w świetle reflektorów podpisał, no moim zdaniem, haniebną umowę o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, która tworzy na terytorium państwa polskiego praktycznie eksterytorialne strefy zarządzane przez amerykańskie wojsko, przez amerykańskie służby specjalne. Umowy, której od tak nie można sobie wypowiedzieć, tylko trzeba czekać aż 2 lata. Amerykanie sobie swobodnie podróżują po Polsce z bronią. Zarówno mogą tę broń nosić żołnierze, jak i pracownicy cywilni US Army i tak dalej, i tak dalej. Mamy do czynienia ze zwasalizowaniem Polski przez Stany Zjednoczone, dlatego my jako Bezpieczna Polska, my jako Głos Silnej Polski też mówimy stop amerykanizacji Polski, czyli stop amerykanizacji polskiej racji stanu. To także te 25 lat haniebny udział wojsk NATO w inwazji na Irak, absolutnie nielegalnej z punktu widzenia prawa międzynarodowego. No i wreszcie przegrana NATO, przegrana Amerykanów w Afganistanie, kompromitująca ten sojusz jako sojusz obronny. Okazało się, że jest to sojusz zaczepny, że jest to sojusz agresywny, sojusz mający krew na rękach, co przyznają sami Amerykanie. Brown University, jedna z uczelni amerykańskich, prowadzi taki bardzo ciekawy program publicznie dostępny, Costs of War, czyli koszty wojny. Wynika jasno, że w wyniku interwencji amerykańskich i ich sojuszników, czy junior partnerów po 2000 2001 roku zginęło ponad 900 tysięcy ludzi, większość oczywiście cywilów. Przypomnijmy sobie te więzienia, tajne więzienia, które Amerykanie robili w związku z tym, ale pamiętajmy tego Williama Walkera, który tak na forum ONZ przekonywał, że Saddam Hussein pracuje nad bronią masowego rażenia, co było potężnym kłamstwem, jednym z największych takich publicznych kłamstw w historii świata. I co zresztą William Walker później przyznał. Przyznał to sam Aleksander Kwaśniewski w podcaście Rzece, przyznając się, że tajne więzienia CIA były jego zdaniem błędem, moim zdaniem zbrodnią. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś absolutnie kompromitującym. No, wyjście Amerykanów z najdłuższej wojny, którą prowadzili w historii, bo przecież to nie była ani pierwsza wojna, ani druga wojna światowa, ani wojna secesyjna, tylko właśnie wojna w Afganistanie, wojna z Afganistanem, wojna z talibami była tą najdłuższą wojną po 20 latach. W sposób kompromitujący wycofali się, pozostawiając całkiem nowoczesny sprzęt właśnie talibom. Nie udało się narzucić matrycy tej zachodniej liberalnej demokracji temu państwu. W związku z tym, wracając do pańskiego pytania, co tak naprawdę oznacza ta wizyta prezydenta Dudy i Donalda Tuska? No, widać, że Amerykanom się śpiesza, zwłaszcza śpieszy się Republikanom. Widać, że obecny prezydent Joe Biden ma duże problemy. Demokratom. Kandydatem Republikanów jest Donald Trump, były prezydent Stanów Zjednoczonych, natomiast widać, że Joe Biden, kandydat demokratów, ma ogromne problemy ze zdrowiem, ma po prostu problemy z kontaktem z rzeczywistością. Nie wie, na jakim świecie żyje, tak mówiąc wprost. Tak, to widać te jego ostatnie wypowiedzi, gdzie, prawda, wydawało mu się, że kandyduje do Kongresu Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Widać, że jest to pewien teatr. Jest to pewien teatr, natomiast Deep State, które stoi generalnie za wojnami organizowanymi przez Stany Zjednoczone, bardzo mocno naciska. Widać, że te plany na szybki sukces związany z udzielaniem kredytów dla państw członkowskich NATO, dla Ukrainy, nie udało się to. To znaczy Ukraina, można inaczej powiedzieć, cały kolektywny Zachód nie dał rady Rosji przez 2 lata. Tak? Trzeba to jasno powiedzieć. Ta pomoc jest niewyobrażalna, jest nieporównywalna tak naprawdę od czasów II wojny światowej, którą Ukraina otrzymuje, a mimo to kolektywny Zachód nie był w stanie na Ukrainie wygrać z Rosją. Co więcej, Unia Europejska jest w coraz gorszym położeniu gospodarczym. Poza pojedynczymi państwami, które się jeszcze jakoś można powiedzieć w miarę porozumiewają z Rosją, jak Węgry na przykład, które kupują, czy Austria, które kupują stosunkowo tani gaz i są zabezpieczone energetycznie, to widać, że tutaj jest coraz większy problem, narasta inflacja, która nie jest żadną putinflacją, jak próbował nas przekonywać premier Morawiecki, ale to jest wynik dodruku pieniądza, czyli cyfrowej kreacji pieniądza w okresie lockdownów i tak dalej. A teraz oczywiście na nasze barki jako podatników spadł cały socjal przyznawany milionom Ukraińców i tak dalej, i tak dalej. Cała pomoc przecież dla Ukrainy kosztuje ogromne kilkaset miliardów złotych dotychczas wydane, więc to jest potężna sprawa. Niewątpliwie prezydent Duda i premier Donald Tusk będą zapoznani, moim zdaniem, przez establishment polityczny Stanów Zjednoczonych z obecną sytuacją na Ukrainie i otrzymają, w mojej ocenie, jakieś wskazówki. Nie chcę powiedzieć instrukcje, żeby tutaj nikogo nie obrazić, ale moim zdaniem pewnego rodzaju wskazówki, nazwałbym je wskazówkami strategiczno-operacyjnymi w tym zakresie. I to tajemnicze, tajne posiedzenie rządu połączone z obradami z rządem ukraińskim, nie wiedzieć dlaczego utajnione, nie wiedzieć dlaczego wyłączone spod publicznej wiadomości. Pytanie o koincydencję tych dwóch wydarzeń, skoro w marcu 2024 roku dochodzi do sytuacji, w której i prezydent, i premier lecą do Stanów Zjednoczonych, nie po to, żeby się napić kawy w Białym Domu, tylko żeby ustalić pewne strategiczne kwestie związane właśnie z konfliktem na Ukrainie, a potem następuje wspólne posiedzenie rządu polskiego i ukraińskiego, to mamy ewidentną koincydencję, która każe stawiać pytanie, czy nie chodzi właśnie o to. Do tego trzeba jeszcze oczywiście dodać te wszystkie eskalacyjne słowa Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Szymona Hołownię, który chce wgniatać Putina w ziemię, no to jest bardzo istotna eskalacja, jeżeli chodzi o taką narrację strategiczną, bym tak to określił. Próba przygotowywania, ja bym to nazwał nawet taką koncepcją kształtowanego odbioru, jeżeli chodzi o społeczeństwo, aby przygotowywać społeczeństwo, aby wzmacniać taką nienawiść wobec Rosjan, aby działać na takim najbardziej prymitywnych emocjach, aby ludzie przestali w ogóle racjonalnie myśleć. No bo przecież doskonale wiemy, że jeżeli dojdzie do takiej eskalacji w stosunkach międzynarodowych, to te protesty rolników mają znaczenie trzeciorzędne, bo ci rolnicy, ich synowie będą powołani do wojska. I to też trzeba sobie z tego zdawać sprawę, dlatego ja wszystkich rolników, tych, którzy są na blokadach, tych, którzy protestowali tak licznie w Warszawie, ale także w innych miastach w Polsce, serdecznie zapraszam na Marsz Pokoju, na Wielki Marsz Pokoju, który organizujemy pierwszy, jako Głos Silnej Polski, jako koalicja na wybory do Europarlamentu, organizujemy 1 maja bieżącego roku w Warszawie. No warto powiedzieć właśnie, to nie nasza wojna i nie idziemy na żadną wojnę, nie wyślemy naszych dzieci pod rosyjskie czołgi czy pod rosyjskie rakiety. Tutaj tak tylko w ramach pewnego śmiechu przez łzy powiem i zaraz przejdziemy jeszcze do kolejnego pytania, a tak w ramach śmiechu przez łzy, jeśli chodzi o, ja nazywam Szymona Hołownię Glebow Gniatacz, też gdzieś tam przez śmiech przez łzy, ale właśnie on ostatnio został zapytany, czy przez jakiegoś dziennikarza, czy on pójdzie na wojnę wgniatać Putina w glebę, no to powiedział, że on nie pójdzie, ale że żony wyśle, także tam jest takie pojęcie odpowiedzialności. Bo postać Szymona Hołowni, czyli mężczyzny ewidentnie zniewieściałego, płaczliwego, słabeusza, mięczaka, człowieka z licznymi kompleksami, no bo wie pan, nikt normalny nie wygraża głowie obcego państwa. No tak. No. Prawda? Więc musi mieć potężne kompleksy. Myślę, że to jest właśnie ten problem, że Hołownia nie ma ani wykształcenia wyższego, ani nigdy nie był w wojsku, a jego żona właśnie ma i wykształcenie wyższe i jest oficerem Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. No widać tutaj potężne kompleksy i niestety tacy ludzie są u władzy. Ja tylko dodam, że partia, której mam zaszczyt być prezesem zarządu krajowego, Bezpieczna Polska, złożyła zawiadomienie do prokuratury w Warszawie, które zostało potem przekierowane do prokuratury w Kielcach. Zawiadomienie o popełnieniu 3 przestępstw przez Szymona Hołownię, w tym nawoływania do wojny napastniczej i obrazy głowy obcego państwa. Tutaj właśnie, bo chciałem pana jeszcze zapytać, pan tutaj zaczął o tym wspominać, a ja i tak takie pytanie mam, to jakby jak według pana powinny wyglądać, tak powiedzmy w 3-4 punktach, bo to, żeby to tak w miarę konkretnie wymienić, relacje z tymi najbliższymi naszymi sąsiadami, a tutaj mam na myśli USA, Rosję, Białoruś i Ukrainę weźmy sobie, no i wiadomo Unię Europejską jako gdzieś tam jako całość tutaj w tym układzie sił. Mówiąc maksymalnie zwięźle, uważam, że Polska powinna zmienić strategię polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa z polityki jednowektorowej, która opiera bezpieczeństwo naszego kraju na wiszeniu, na klamce w Waszyngtonie, tak używając tego określenia, czyli opiera się tylko i wyłącznie na jednostronnych gwarancjach bezpieczeństwa ze strony USA, na politykę wielowektorową. Dokładnie taką, jaką prowadzi, może nie dokładnie taką, ale zbliżoną do tego, którą prowadzi na przykład premier Węgier Wiktor Orbán czy prezydent Turcji Recep Erdogan. Polityka wielowektorowa to polityka rozwijania także relacji, oprócz relacji w Unii Europejskiej, w NATO, z państwami grupy BRICS, z państwami globalnego południa. Jesteśmy jako Bezpieczna Polska zwolennikami akcesji Polski do grupy BRICS. Jesteśmy zwolennikami włączenia się Polski bardzo takiego, powiedziałbym, intensywnego w chińską koncepcję jednego pasa, jednej drogi. Jesteśmy zwolennikami także normalizacji relacji, jak najszybszej normalizacji relacji z Białorusią i z Rosją. Nie jesteśmy zwolennikami zrywania relacji dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Wręcz odwrotnie, uważamy, że współpraca gospodarcza jest korzystna, tak samo jak współpraca gospodarcza z Chinami czy z innymi państwami, natomiast nie może być polska racja stanu zakładnikiem racji stanu Stanów Zjednoczonych. I tutaj należy rozluźnić te więzy strategiczne, doprowadzić przede wszystkim do opcji zero w służbach specjalnych, stworzyć nowe agencje wywiadowcze, które nie będą podporządkowane interesom CIA. Wiemy, jak mocno skompromitowana jest agencja wywiadu i tajnymi więzieniami CIA, i aferą respiratorową, i wieloma innymi kwestiami, w tle afera pedofilska z jednym z byłych zastępców szefa tej agencji i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też uważamy, że jeżeli chodzi o zagrożenie, potencjalne zagrożenie dla polskiej suwerenności, o wiele większym zagrożeniem niż Rosja są Niemcy, a właściwie ten projekt federalny, który obecnie jest realizowany w ramach Unii Europejskiej. I tutaj kwestia samej Unii Europejskiej. O tyle, o ile przystąpienie Polski do Unii wiązało się z wstąpieniem do Wspólnoty Europejskiej, która była zupełnie inna niż to, co dzisiaj obserwujemy, jeśli chodzi o te organizacje. Musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiejsza Unia Europejska to jest coś zupełnie innego niż Wspólnota Europejska, do której Polska przystępowała. Mamy do czynienia z błyskawicznie federalizującą się Unią, czyli realną desuwerenizacją państw narodowych, próbą stworzenia jednolitego rządu, jednolitej polityki fiskalnej, zagranicznej, obronnej i tak dalej, narzucania nam skrajnie niekorzystnych rozwiązań związanych czy to z tym pakietem Fit for 55, czy z tak zwanym Zielonym Ładem. No widać, że w Unii Europejskiej do władzy doszli zieloni kmerzy, jak ja ich nazywam, i no pytanie, czy skończymy pod rządami zielonych Polpotów, czy jednak zdobędziemy się na obronę polskiej suwerenności. Dlatego my jako Bezpieczna Polska i my jako Głos Silnej Polski mówimy wyraźnie: czas rozważyć polexit. Jeżeli Unia Europejska ma iść w tym kierunku, w którym obecnie idzie, no to my mówimy, że czas wysiąść z tego tramwaju na przystanku Niepodległość. Jeżeli chodzi o relacje z Rosją i Białorusią, uważam, że czas najwyższy jak najszybciej je znormalizować. To zresztą jest jeden z absolutnych filarów programowych Bezpiecznej Polski, czyli natychmiastowa normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. To nie oznacza budowy klęcznika w Moskwie na Kremlu dla polskiej delegacji, bo często tak możemy usłyszeć, że no dobra, chcecie normalizować relacje, ale relacje z Moskwą to tylko na kolanach. No ja nie zauważyłem, wie pan, żeby Wiktor Orbán miał klęcznik przygotowany na Kremlu, czy żeby kiedykolwiek Peter Szijjarto, szef węgierskiej dyplomacji, gdzieś tam na klęczniku pod murami Kremla oczekiwał na audiencję, czy tam pod murami MSZ-u rosyjskiego na audiencję Ławrowa. Wręcz odwrotnie, są politycy węgierscy, politycy kraju blisko czterokrotnie mniejszego, jeżeli chodzi o liczbę ludności, po prostu traktowani po partnersku i potrafią grać na wielu fortepianach, więc nie widzę problemu, aby Polska kupowała tanią ropę naftową z Rosji, aby kupowała tani gaz ziemny, aby uratować polski przemysł chemiczny, który ledwo zipie, kupując bardzo drogi skroplony gaz, który jest przewożony tankowcami, prawda? Do tego możemy transferować technologię, nie tylko z Francji, ale także z Rosji, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowych. Węgrzy to zrobili, mają elektrownię w Paks. Polska, kraj blisko czterokrotnie ludniejszy, nie ma tej elektrowni. Możemy budować mosty energetyczne, czy to z Białorusią, czy z obwodem kaliningradzkim, stworzyć joint venture, ukończyć bałtycką elektrownię jądrową, kupować tani prąd. Ja naprawdę nie widzę problemu, żeby benzyna w Polsce była po 3,80 na przykład, a nie po 6,50 czy po 7. To jest wszystko do zrobienia i to jest stosunkowo szybko do zrobienia. Ja myślę, że pierwsze 100 dni nowego rządu, w którym czy Bezpieczna Polska, czy koalicja Głos Silnej Polski byłyby u władzy, doprowadziłaby do radykalnej zmiany. To znaczy mielibyśmy tanie paliwo, tani prąd, tani gaz, mielibyśmy przemysł chemiczny, który się rozwija, zatrzymalibyśmy to szaleństwo, ekoszaleństwo czy ekofaszyzm, który jest rozwijany przez zielonych kmerów w Komisji Europejskiej, bo perspektywa miast 15-minutowych, zwężania tych ulic w dużych miastach, gdzie nie da się przejechać, to jest nic innego jak ograniczanie ludziom wolności, ograniczanie, prawda, tej wolności, jeśli chodzi o transport. Też musimy pamiętać jedną rzecz, że mamy potężne zakusy na odebranie nam gotówki. Dlatego my sobie bardzo wysoko cenimy współpracę z naszymi koalicjantami, takimi jak Wataha Głosu Obywatelskiego, która zorganizowała ogromną kampanię Brońmy gotówki. Tutaj kolega Andrzej Poneta jest liderem, czy partia Front Krzysztofa Tołwińskiego, która bardzo szeroko rozwija kontakty na Białorusi, pokazując, że w Polsce są normalni politycy, normalne społeczeństwo, normalni eksperci, którzy chcą handlować, a nie wojować. W związku z tym my mówimy tak dla gotówki, I tak dla złotówki. Dlatego nie zgadzamy się na wejście Polski do strefy euro, nie zgadzamy się na federalizację, mówimy czas rozważyć polexit. Jeżeli chodzi o NATO, uważam, że rozszerzanie NATO na wschód jest ogromnym błędem, eskaluje napięcia, tak jak mówią to amerykańscy eksperci i należy tutaj rozważyć albo zawieszenie Polski, członkostwa Polski w strukturach wojskowych sojuszu i ogłosić neutralność, czy też niezaangażowanie Polski w żadnych agresywnych sojuszach polityczno-militarnych, albo doprowadzić do tego, aby Rosja i Białoruś przystąpiły do NATO. To jest taka koncepcja jeszcze z lat 90. To jakby jest szerszy kontekst dyplomatyczny. No i wreszcie Ukraina. Wreszcie Ukraina nie ma możliwości normalizacji relacji z Ukrainą, czy nie ma możliwości wdrożenia zasady, która nam przyświeca jako bezpiecznej Polsce, zero wrogów wśród sąsiadów, jeżeli nie dojdzie do penalizacji banderyzmu, czyli karania banderyzmu, zakazu kultu banderowców, zakazu kultu Ukraińskiej Powstańczej Armii, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Nie ma możliwości normalizacji relacji z Ukrainą, jeżeli z tego państwa, z ulic tego miast, tego państwa nie znikną pomniki Szuchewycza, Bandery, ludobójców, nie znikną czerwono-czarne flagi, jeżeli nie będzie karany banderyzm, neonazizm. Nie ma takiej możliwości, aby znormalizować relacje z Ukrainą, jeżeli nie dojdzie do ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu, ale nie tylko na Wołyniu. Muszą być ekshumacje, muszą być przeprosiny ze strony Ukrainy, musi być zadośćuczynienie, musi być godne upamiętnienie, musi być penalizacja banderyzmu. Wtedy możemy mówić o normalizacji relacji z tym państwem, a jeżeli do tego jeżeli nie dojdzie do czegoś takiego, to nie wyobrażam sobie, aby gościna dla obywateli Ukrainy była kontynuowana. Mhm. Odpowiedział mi pan na dużo pytań, których nie zdążyłem zadać, ale nie musiałem panu przerywać, bo odpowiadał pan na bieżąco, jak sobie patrzyłem do tych rzeczy, które sobie zapisałem, także to też tutaj jeszcze chciałem pana... bo mam tutaj też kilka pytań od widzów. Myślę, że niektórych pytań to nawet sobie nie notowałem, bo to takie już całkowicie odklejone rzeczy, które ja czasem też nieraz słyszę, ruskich onus i innych, to tego nawet nie brałem pod uwagę, ale kilka takich ciekawszych rzeczy tutaj, się pojawiło. Tutaj jest takie pytanie na przykład, dlaczego współpraca z Sebastianem Pitoniem nie przetrwała próby czasu? Także jakby pan tutaj wyjaśnił też te kwestie, bo ja wiem, że to jest sprawa już sprzed jakiegoś czasu, natomiast cały czas mam takie wrażenie, że ta sprawa dla wielu ludzi nie jest do końca wyjaśniona. Tak, ja myślę, że ona nie jest wyjaśniona ani dla mnie, ani dla moich współpracowników z Polskiego Ruchu Antywojennego czy z Partii Bezpieczna Polska. Sytuacja wyglądała w taki sposób, nie wiem, to czasami się pojawia, bo tam jakieś mówi się o wpisach, o Armii Czerwonej czy o czymś tam innym. To jest bzdura oczywiście, to nie, o żadne wpisy nie poszło, tylko sytuacja była taka, że jednego dnia w późnych godzinach wieczornych rozmawiałem telefonicznie z Sebastianem Pitoniem i z jego żoną Moniką. Ustaliliśmy, że powołujemy obok Polskiego Ruchu Antywojennego partię o nazwie właśnie Bezpieczna Polska i kilka godzin później w internecie na YouTubie ukazał się filmik, gdzie Pitoń mówi, że kończy współpracę z Leszkiem Sykulskim. Ani do mnie nie zadzwonił, ani od tego czasu już mija prawie rok, nigdy do mnie nie zadzwonił, nie rozmawialiśmy, nie spotkał się ze mną mimo wyciągniętej ręki do spotkania, do wyjaśnienia sytuacji. Bo pan się kontaktował z nim, tak? Żeby się spotkać. Oczywiście, że tak. Ostatni kontakt był w lutym bieżącego roku. Jeden z wiceprezesów mojej partii zaproponował Pitoniowi spotkanie w Krakowie, aby po prostu wyjaśnić, co się wtedy stało, bo nikt nie wie i każdy szuka, są jakieś domysły, ale nikt tego naprawdę nie wie. Natomiast w mojej ocenie prywatnej, ale także w ocenie partii Bezpieczna Polska i Polskiego Ruchu Antywojennego była to ewidentnie próba rozbicia ruchu antywojennego. Ewidentna próba osłabienia, rozbicia i niedopuszczenia do powstania partii o takim charakterze, jaki mamy, czyli charakterze antyatlantyckim i kontynentalnym. Natomiast to się nie udało. Ja myślę, że między moją rozmową około 23, a tym nad ranem, kiedy pojawiło się oświadczenie Pitonia, ktoś złożył mu wizytę, ktoś do niego zatelefonował, ktoś mu coś obiecał, może go czymś zaszantażował, może mu zapłacił, nie wiem. Natomiast wygląda to ewidentnie na grubą prowokację, na próbę rozbicia polskiego ruchu antywojennego. No a jak to się mówi, po owocach ich poznacie. Spójrzmy na ten ostatni rok. Co Sebastian Pitoń politycznego stworzył? Jakie organizacje? Co konkretnego poza gadaniem w internecie? Bo gadać może sobie każdy w internecie. Natomiast co konkretnie politycznie stworzył? Wyszedł z polskiego ruchu antywojennego, no bo cała struktura poszła za mną. Nikt za Pitoniem nie poszedł z polskiego ruchu antywojennego, z tych ludzi, którzy działali, organizowali Marsz Pokoju na przykład 1 maja ubiegłego roku. Nie stworzył żadnego swojego ruchu antywojennego, nie stworzył żadnej swojej partii politycznej, nie wystartował do parlamentu. Praktycznie jest dzisiaj wolnym elektronem, politycznie nic nie osiągnął, odszedł w aurze prowokatora i rozbijacza. I tak to wygląda. Nie wiem, co mu obiecano. Są plotki, ale to oczywiście są tylko i wyłącznie plotki, że obiecano miejsca na listach Konfederacji dla Pitonia i dla jego żony. Ale wiemy doskonale, że ani on, ani jego żona nie załapali się na te frukta polityczne, więc jakby to jest bezsensowny ruch. Jedyne racjonalne, podkreślam, racjonalne wytłumaczenie zachowania Pitonia, no to jest właśnie ewentualne zastraszenie, ewentualne przekupienie go i próba rozbicia ruchu antywojennego i próba niedopuszczenia do powstania Partii Bezpieczna Polska, ale to się okazało, znaczy Pitoń jest przede wszystkim za słaby politycznie, żeby coś takiego zrobić. Myślę, że ktoś, kto liczył na jego jakieś przełożenie na tego typu działania, nie zdawał sobie kompletnie sprawy, że jest to człowiek, że jest to impotent organizacyjny. No Pitoń jest impotentem organizacyjnym i absolutnie nic nie jest w stanie stworzyć. Zresztą góralskie weto jest tego najlepszym przykładem. Górale z Podhala doskonale wiedzą mamy również zresztą członków w Kościelisku Partii Bezpieczna Polska i wiedzą doskonale, jak nieudolnie to prowadził Pitoń i jak skompromitował to góralskie weto, więc on politycznie nic nie osiągnął. I dzisiaj nie jest żadnym partnerem, myślę, że dla żadnej partii politycznej, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie weźmie Pitonia na pokład, wiedząc, że doprowadził do takiej zdrady i do takiej próby rozbicia, że jest zwyczajnym, w mojej ocenie, prowokatorem. Natomiast co do tych tam zarzutów o jakieś wypowiedzi o Armii Czerwonej, czy tego, tak, że... Tak, bo to właśnie o to też były pytania, no to od razu może pan powiedzieć. To bardzo prosta sprawa. No, Pitoń powiedział w tym swoim filmiku, że Sykulski przywiesił czerwoną gwiazdę na polskiemu ruchowi antywojennemu. No tak. Bo tam chodziło o te tweety, które się pojawiły. No, ale problem polega na tym, że Pitoń nigdy nie odciął się od powiedzmy państw komunistycznych, czy od tej tradycji. Pitoń zawsze był zafascynowany komunistyczną partią Chin, Chinami komunistycznymi i tak dalej. Natomiast no, najlepszym potwierdzeniem, że nie o to chodziło. Nie chodziło o żadną Armię Czerwoną, o stosunek do Związku Radzieckiego, do składania kwiatów pod mauzoleum, bo o to tam naprawdę tak chodziło, jest to, że regularnym gościem Pitonia od chwili, kiedy próbował rozbić ruch antywojenny, jest Mateusz Piskorski. Człowiek oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i na rzecz Chin, który regularnie składa kwiaty pod mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie, który razem z ambasadorem Rosji składa te kwiaty, razem z różnego rodzaju właśnie organizacjami. I to Pitoniowi nie przeszkadza, że gości człowieka, który robi regularnie i tak dalej, więc to absolutnie nie o to chodziło. Mhm. Tutaj mam kolejne pytanie, takie było też, myślę, akurat ono dla mnie było ciekawe, dlatego ja też sobie je zanotowałem. Tutaj jest pytanie o Piotra Panasiuka. Czy akceptuje pan uwielbienie Piotra Panasiuka w zarządzie pana partii dla Moczara? Ja sobie zdaję sprawę, że poglądy Piotra Panasiuka, sekretarza partii Bezpieczna Polska, są dla wielu nieakceptowalne, natomiast Bezpieczna Polska nie jest partią totalitarną. To znaczy my nie kagańcujemy naszych członków, nawet tych członków Zarządu Krajowego czy Rady Krajowej, w tym co mają mówić na temat historii, na temat... Oczywiście mamy program i mamy pewne filary i ramy, natomiast stosunek do historii, do różnego rodzaju tradycji, tutaj dajemy dużą swobodę. I mogę powiedzieć, że Piotr Panasiuk jest na pewnym skrzydle, dosyć radykalnym, dosyć... mógłbym powiedzieć, że nawet na pewnym lewym skrzydle, jeżeli chodzi o podejście do tradycji historycznej partii, no ale nie wyobrażam sobie, żeby partia miała cenzurować swoich członków, czy miała narzucać, jak mają myśleć. Oczywiście mamy swój program i jeżeli chodzi o politykę historyczną, również mamy swoje podejście, natomiast to nie jest tak, że my nie mamy skrzydeł w swojej partii, bo nasza partia, nie ukrywam, że też jest bardzo mocna intelektualnie. No, wystarczy spojrzeć chociażby na 50-stronicowy program Bezpiecznej Polski, żeby zobaczyć, czy zobaczyć na ludzi, którzy są. Są adwokaci, są lekarze, są przedsiębiorcy, nauczyciele akademiccy, więc mamy cały przekrój społeczeństwa i czujemy się bardzo silni intelektualnie. Piotr jest jednym z oczywiście tych skrzydeł, ale są, można powiedzieć, przeciwstawne skrzydła, gdzie są ludzie, którzy oddają cześć żołnierzom wyklętym, którzy są bardzo radykalnie, powiedziałbym, antykomunistyczni, a mimo to Bezpieczna Polska stała się taką platformą, która łączy ludzi o takich, można powiedzieć, przeciwstawnych poglądach historycznych, bo łączy nas coś o wiele ważniejszego, czyli łączy nas polska racja stanu tu i teraz, łączy nas polski interes narodowy, który jest zagrożony przez właśnie federalizującą się Unię Europejską, przez próbę wepchnięcia Polski do wojny i łączy nas pokój. Dlatego ja sobie zdaję sprawę, że oczywiście są takie ataki na Bezpieczną Polskę zarzucające tego typu sprawy, ale na naszym pokładzie są osoby zarówno chodzące w marszach żołnierzy wyklętych, jak i ci, którzy są bliżsi tej tradycji PRL-u i jakby inaczej się zupełnie na te sprawy zapatrują. Nie jesteśmy partią totalitarną. A pan jaki ma, tak ja już tam od siebie też takie pytanie teraz mi przyszło do głowy, pan jaki ma stosunek do historii żołnierzy wyklętych? Pan osobiście? Wie pan co, ja uważam, że źle się stało, że Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do takiego państwowego kultu en bloc, można powiedzieć, czyli całościowego żołnierzy wyklętych, dlatego że byli wśród żołnierzy wyklętych czy żołnierzy niezłomnych absolutni bohaterowie, którym oczywiście czapki z głów i wieczna chwała, pamięć, cześć i jak najbardziej. Chwała, cześć bohaterom. Natomiast byli też wśród osób zaliczanych do tak zwanych żołnierzy wyklętych osoby, które wykorzystywały pewien nimb walki niepodległościowej do działalności czysto kryminalnej. I też o tym trzeba jasno powiedzieć. Dochodziło do wielu, delikatnie mówiąc, nadużyć w działalności tego podziemia już antykomunistycznego po II wojnie światowej. I też nie może być tak, że mówimy o pewnej stosunkowo niedużej grupie społecznej, która dopuszczała się także różnego rodzaju działań, no powiedziałbym, niezgodnych z prawem, z moralnością i tak dalej, a z drugiej strony kompletnie nie cenimy i nie prowadzimy pewnego nawet kultu pracy, budowy, którą wykonywali Polacy po roku 1945 w tej Polsce, która była. No bo przypomnijmy sobie jednak, że w PRL-u, chociażby w latach 70. czy 80. powstało kilkadziesiąt fabryk. Od podstaw kilkadziesiąt fabryk, huty powstawały, prawda? A w III Rzeczpospolitej nie ma polskiej fabryki rowerów. Nawet. Kilka lat po wojnie już była fabryka samochodów osobowych w Polsce, takiej jaką ona była, a dzisiaj no, moglibyśmy pomarzyć o tym, tak? Więc to też nie może być tak, że sprowadzamy historię lat 1945-1989 do żołnierzy wyklętych, a cała reszta jest B i zapominamy, że dzisiejsi politycy kształcili się, edukowali także swoje dzieci w okresie PRL-u, a dzisiaj na ten PRL plują i mówią, że to nie była Polska. No jak to nie była Polska? A sukcesy polskich sportowców, a wielki rozkwit polskiej kultury, chociażby polskiej piosenki w okresie PRL-u, to jest nic? Więc ja, wie pan, mam stosunek, ja nie jestem zacietrzewiony, ja oczywiście miałem też taki okres w swoim rozwoju, gdzie byłem bliżej na przykład profesora Andrzeja Nowaka, jeżeli chodzi o pewne poglądy historyczne, no to był mój wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i wtedy w niektórych ocenach, może nie w wielu, ale w niektórych ocenach byłem bliższy profesorowi Andrzejowi Nowakowi niż innym badaczom, ale dzisiaj mam przez perspektywę realizmu, przez perspektywę, powiedziałbym, pozytywizmu, pracy organicznej, pracy u podstaw, przez perspektywę geopolityki mam zupełnie inny pogląd. I historia dla mnie nie jest czarno-biała. To nie jest tak, że w okresie, jak mówię, w latach 45-89 tylko żołnierze wyklęci to byli właśnie ci dobrzy, a cała reszta to byli ci źli. No nie. Trzeba pamiętać o milionach Polaków, którzy ciężko pracowali, odbudowali Polskę, budowali drogi, fabryki, szkoły i to są bohaterowie również. To są właśnie ci bohaterowie, którzy budowali te drogi, którymi dzisiaj jeździmy, którzy budowali te szkoły, do których dzisiaj chodzą nasze dzieci. I o tym pamiętajmy. To jeszcze jedno pytanie zadam właśnie, jak mówimy o tym okresie od 1945 roku. Jaki pan ma stosunek, jeszcze tylko dopytam, do Armii Czerwonej? Ja, wie pan co, ja mam stosunek negatywny do komunizmu jako takiego, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że... Wie pan, bo ja o to pytam, bo to też takich pytań dużo się pojawia, jasne, od razu mi to przyszło do głowy. Nie? Ale oczywiście, że tak, bo jak mówimy Armia Czerwona, to od razu się przypomina, znaczy od razu też padają hasła typu NKWD, zbrodnia katyńska i tak dalej. No to zatrzymajmy się na chwilę przy tym, bo myślę, że warto parę rzeczy tutaj wyjaśnić. Po pierwsze, nie ma znaku równości między zbrodnią katyńską a ukraińskim ludobójstwem na narodzie polskim na Wołyniu. Absolutnie nie ma żadnego znaku równości, bo po pierwsze NKWD to nie tylko Rosjanie. W Katyniu mordowali nie tylko Rosjanie. Natomiast ludobójstwo na Wołyniu robili etniczni Ukraińcy. Natomiast spójrzmy, jaka była struktura etniczna kierownictwa NKWD. Spójrzmy, jaka była struktura etniczna kierownictwa NKWD, jaka narodowość tam dominowała, czy aby na pewno rosyjska. Spójrzmy na strukturę etniczną urzędów bezpieczeństwa publicznego zaraz po II wojnie światowej na ziemiach polskich, tak? Spójrzmy na strukturę informacji wojskowej, strukturę etniczną kierownictwa informacji wojskowej, czy aby na pewno tam dominowali Polacy czy Rosjanie? To są fundamentalne pytania, wie pan. Natomiast no, mamy do czynienia z sytuacją, w której Rosja przeprosiła za zbrodnię katyńską. Rosja ustami prezydenta Borysa Jelcyna przekazała archiwa, upamiętniła mauzoleum w Katyniu, upamiętniła, prawda? I ta pamięć jest, natomiast na Wołyniu mamy szczere pola. Nie ma ekshumacji, nie ma pomników, nie ma krzyży, nie ma przeprosin, nie ma zadośćuczynienia. No to jest, tutaj nie ma znaku równości. Co do Armii Czerwonej, no... Wie pan, ja jestem przeciwnikiem komunizmu, czy to czerwonego, czy zielonego. Jestem zwolennikiem absolutnie wolności człowieka, natomiast i społeczeństw, i narodów. Natomiast też trzeba obiektywnie spojrzeć na pewne kwestie. Nie możemy dzisiaj mówić, że dzisiejsze granice Polski są złe. No, pamiętajmy, kto decydował o dzisiejszych granicach, jak się one kształtowały. Pamiętajmy, że gdyby nie doszło do takiego obrotu sprawy, jak doszło w 1945 roku, to oczywiście ja nie mówię, że to było dobrze, że Polska trafiła spod, można powiedzieć, tracąc niepodległość w 1939 roku, mając po 1945 bardzo mocno ograniczoną suwerenność. Ale jednak substancja narodowa przetrwała. Przetrwał język polski, przetrwała kultura. Zatem to nie jest tak, że... Ja nie lubię tego określenia w ogóle i nie zgadzam się z takim określeniem, które mówi o tym, że Armia Czerwona wyzwoliła Polskę. Ja bym bardziej się przychylał do określenia, że w wyniku tych działań, które były na ziemiach polskich, no doszło do ocalenia narodu polskiego. No po prostu gdyby sytuacja się skończyła w taki sposób, że Hitler pokonałby Związek Radziecki, no to praktycznie nie mówilibyśmy dzisiaj po polsku. Nie byłoby nas jako Polaków. No, trzeba jasno powiedzieć, nazywać rzeczy po imieniu. Czy skończyłoby się życie narodu polskiego na Majdanku, czy w Auschwitz-Birkenau. No, takie są fakty. Natomiast to nie oznacza, że należy tutaj czcić komunistów, czy wybielać zbrodnie dokonywane w okresie PRL-u, czy zbrodnie dokonywane przez Armię Czerwoną, bo i takie były. I o tym trzeba też mówić. Natomiast to nie może być tak, że dzisiaj przez perspektywę historii, pewnych wydarzeń historycznych będziemy patrzeć i oceniać współczesne realia. No tak nie jest. Tak nigdzie w liczącym się kraju nie jest, że historia przysłania teraźniejszość. Niemcy potrafili się pojednać, czy Francuzi potrafili się pojednać z Niemcami, a Niemcy potrafili się pojednać z Rosjanami. Ja nie widzę tutaj żadnego problemu, aby pojednać się z Rosjanami. Oczywiście są sprawy trudne w relacjach dwustronnych, natomiast na pewno to nie powinno dzisiaj być kwestią dominującą, ponieważ te główne kwestie, chociażby związane ze zbrodnią katyńską, zostały wyjaśnione. Jeszcze mam dwa pytania do pana na koniec. I tutaj tak, jedno pytanie takie sobie też akurat... Jak pan się odnosi do takiego projektu? Pewnie pan słyszał o nim, Niebiańska Jerozolima w kontekście wojny na Ukrainie? Tak, słyszałem. Wie pan... są różne koncepcje, jeżeli to może inaczej, różne próby wytłumaczenia tego, co się dzieje na Ukrainie. I ta koncepcja, o której Pan wspomniał, jest jedną z tego typu, natomiast pytanie o dokumenty, pytanie o źródła, konkrety. Problem polega na tym, że wojna na Ukrainie jest owiana ogromną tajemnicą, tajemnicą wojskową, tajemnicą służb specjalnych i tak naprawdę my widzimy ten pewien wierzchołek góry lodowej. Kiedy w grudniu 2021 roku Siergiej Ławrow dawał pewnego rodzaju, może nie ultimatum, ale pewne jasne stanowisko przekazał Zachodowi, kolektywnemu Zachodowi co do oczekiwań rosyjskich, jeśli chodzi o budowę architektury bezpieczeństwa w Europie, to myśmy sobie nie zdawali sprawy z grozy sytuacji, ponieważ nie wiedzieliśmy tego, co przekazał New York Times, dziennikarze amerykańskiego dziennika New York Times 25 lutego bieżącego 2024 roku. Bazy CIA, tak? My nie wiedzieliśmy, że tych 12 potężnych baz CIA i MI6, czyli wywiadów amerykańskiego i brytyjskiego, były na Ukrainie, że przekształcono Ukrainę od 2014 roku w wielki przyczółek do działalności przeciwko Federacji Rosyjskiej. I dzisiaj, patrząc przez tę perspektywę, absolutnie ja jestem jak najdalszy od wybielania Władimira Putina, od bycia adwokatem Władimira Putina, bo nie jestem, nie mam zamiaru i nie chcę być i jestem i absolutnie nie popieram tego, co Rosja robi na Ukrainie, natomiast też jestem w stanie zrozumieć stronę rosyjską, absolutnie nie usprawiedliwiając tego, co się dzieje na Ukrainie, bo też zdaję sobie sprawę, że moja wiedza jest bardzo ograniczona. I w tej koncepcji, wie pan, mógłby się odnieść do kilku innych koncepcji, oprócz tej, którą Pan wymienił, natomiast zdaję sobie sprawę ze swoich ograniczeń poznawczych, ze swoich ograniczeń związanych z brakiem dostępu do informacji niejawnych, do informacji wywiadowczych, a wiemy doskonale już teraz, chociażby po tej publikacji dziennika New York Times, jak bardzo potrafi ona wywrócić nasze mniemanie, naszą ocenę sytuacji. Można by powiedzieć, porównać nawet, co by było, gdyby to Rosja wspólnie z Chinami stworzyła 12 baz wywiadowczych w Meksyku. Albo zaprosiła Kanadę do swojej organizacji. Ja ten przykład też podawałem jednemu z moich gości jakiś czas temu, że odwróćmy sobie sytuację, co by się wydarzyło, czy Stany Zjednoczone by się nie zdenerwowały zbyt mocno. No, nie? To przecież to delikatnie powiedziane, gdyby Kanada złożyła akces do ODKB, czyli do rosyjskiego NATO, do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i gdyby w Kanadzie miały być rosyjskie i chińskie bazy wojskowe z rakietami wycelowanymi w największe miasta Stanów Zjednoczonych, czy największe okręgi przemysłowe Stanów Zjednoczonych, to myślę, że szybko nastąpiłaby amerykańska specjalna operacja wojskowa w Kanadzie, czy wybuchłaby kolorowa rewolucja w Meksyku, czy doszłoby do blokady Kuby, w przypadku gdyby to Kuba właśnie była, gdyby nastąpiła powtórka z historii, tak, z 1962 roku, z kryzysu kubańskiego. No więc też musimy, rzeczywistość nie jest czarno-biała, są te niuanse. Natomiast to, co Pan poruszył, jeżeli chodzi o te koncepcje, to myślę, że my nie doceniamy absolutnie tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. To znaczy my w Polsce, decydenci, komentatorzy nie doceniają wagi systemu naczyń połączonych, tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o politykę czy lobby Izraela w Stanach Zjednoczonych. Są na ten temat książki bardzo, bardzo dobre, naukowo udokumentowane źródłowo, że jednak rzeczywiście Izrael ma potężne lobby w Stanach Zjednoczonych, że to jest absolutny partner numer 1, ważniejszy niż Wielka Brytania dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych. W związku z tym to jest coś, co rzutuje także na nasze bezpieczeństwo, bo jeżeli wybuchnie wielka wojna na Bliskim Wschodzie, a moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, czyli dojdzie do wojny Izraela z Iranem albo koalicji Izraela i innych państw, koalicji amerykańsko-izraelskiej z Iranem, to wówczas Stany Zjednoczone zrolują swoją obecność z Europy Wschodniej. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Myślę, że tutaj Trump jest wielkim pragmatykiem i będzie szedł na, może nawet nie na reset, ale na przewartościowanie, tych relacji z Rosją i zrolowanie tej obecności. Zresztą już wiemy, znamy deklarację samego Bidena, że nie dojdzie do wzmocnienia amerykańskiej obecności na tak zwanej wschodniej flance NATO. To jest jasny sygnał, że Amerykanie mają zupełnie inne priorytety strategiczne. Ostatnie pytanie, do którego bym chciał, żeby Pan się odniósł, to jest kwestia, bo Pan ma tą partię polityczną, więc partia polityczna to nie tylko sprawy wojenne, także taką jedną rzecz jeszcze na koniec zapytam. Jakie ma Pan poglądy na gospodarkę? I tutaj skupmy się pokrótce na takich 3-4 najważniejszych punktach, czyli podatek dochodowy, ZUS, CPK, o atomie już Pan mówił. Tak, ja jestem osobiście zwolennikiem energetyki jądrowej jako uzupełnienia, jako pewnego uzupełnienia miksu energetycznego. Natomiast jeżeli chodzi o nasz program, oczywiście zachęcam i Pana, i wszystkich naszych tutaj widzów, słuchaczy, ja nie wyczerpię tutaj tematu do zapoznania się z programem Bezpiecznej Polski, który jest dostępny na naszej stronie bezpieczna.org.pl i też, wie Pan, mimo że sam jestem przedsiębiorcą, nie chcę wchodzić w buty eksperta od spraw gospodarczych. To znaczy my wychodzimy w partii z bardzo moim zdaniem racjonalnego założenia, że nikt nie jest ekspertem od wszystkiego i mamy jasny podział kompetencji. Mamy ekspertów gospodarczych, mamy ekspertów prawnych, mamy ekspertów od spraw zagranicznych, od obronności, od kwestii socjalnych. Natomiast ja tutaj absolutnie nie wyczerpę tematu i nie będę tak kompetentny. Ja chcę tak, żeby Pan tak tylko pokrótce powiedział. Ja nawet nie chodzi nawet do końca o program partii, a o Pana jakieś osobiste poglądy. To ja Panu do tego powiem, jako przedsiębiorca jestem absolutnie przeciwnikiem podatku dochodowego. Uważam, że jest to karanie Polaków za bogacenie się. To jest coś niewyobrażalnego, że można karać Polaków za podnoszenie PKB. Sytuacja moim zdaniem kompletnie bezsensowna. Uważam, że podatek dochodowy powinno się zlikwidować. Natomiast jesteśmy także zwolennikiem, co warte podkreślenia, systemu prezydenckiego, jeżeli chodzi o ustrój, tak? Bo też jakby trzeba spojrzeć szerzej, nie tylko na gospodarkę, ale na system ustrojowy. Jesteśmy za likwidacją Senatu, który jest moim zdaniem izbą próżniaczą w parlamencie. Jest kompletnie niepotrzebny. Jesteśmy za ograniczeniem liczby posłów. Tutaj mamy komisję legislacyjną, mamy świetnych prawników, którzy postulują na przykład 100-osobową izbę sejmową i właśnie jako jedną izbę parlamentu. Jesteśmy za wprowadzeniem systemu prezydenckiego z możliwością wydawania dekretów przez prezydenta z mocą ustawy. Jesteśmy za wprowadzeniem JOW-ów do Sejmu, ale tylko i wyłącznie w przypadku właśnie wprowadzenia systemu prezydenckiego. Jesteśmy za ograniczeniem biurokracji. Opowiadamy się przede wszystkim także za ochroną polskich przedsiębiorców przed globalnymi korporacjami, przez Big Tech czy Big Pharmą. Jesteśmy za stworzeniem państwa smart, które będzie przyciągać nowoczesne technologie. Dlatego ta koncepcja włączenia Polski w jeden pas, w jedną drogę, przyciągania technologii z różnych stron świata, a nie tylko z tak zwanego kolektywnego zachodu. Jesteśmy za bardzo dużymi ulgami podatkowymi i tworzeniem specjalnych stref ekonomicznych dla polskiego przemysłu, dla polskich właśnie startupów, ale także za ochroną polskiego rolnictwa. Nie dla zboża z Ukrainy, nie dla produktów przemysłu rolno-spożywczego z Ukrainy. Tutaj absolutnie jesteśmy za wprowadzeniem pełnego embarga na produkty z tego państwa. Jesteśmy przeciwni dyktatowi WHO. Mówimy stop WHO, stop segregacji sanitarnej. Nie jesteśmy za zamykaniem kopalń, wręcz odwrotnie, uważamy, że należy kontynuować wydobywanie węgla i dostarczanie energii Polakom w tym zakresie. Jesteśmy za odbudową obrony cywilnej. Jesteśmy przeciwni polityce migracyjnej w Unii Europejskiej, przeciwni multikulti, ale też jesteśmy za likwidacją IPN-u na przykład, żeby była tutaj pełna jasność. Jesteśmy przeciwni CPK. Ja osobiście również jestem przeciwny projektowi Centralnego Portu Komunikacyjnego, ponieważ on nie koresponduje z rozmieszczeniem czy z siecią osadniczą na terytorium państwa polskiego. To jest projekt czysto wojskowy. Sam fakt, że pierwszym prezesem CPK został dr Jacek Bartosiak, który nie jest żadnym menedżerem zajmującym się wielkimi projektami infrastrukturalnymi, tylko jest znany ze swojej twórczości pisarskiej i wykładowej, jeśli chodzi o geostrategię, to już jasno pokazuje. Wypowiedzi generała Bena Hodgesa, który mówi wprost, że CPK ma ułatwić szybkie transporty wojskowe do Europy Środkowej. Pytanie, czy tylko wojsk amerykańskich, czy na przykład też wojsk, czy ludzi z Bliskiego Wschodu do Europy. Więc ja jestem absolutnie przeciwny temu, bo Polska będzie dodatkowym celem. To będzie łatwy cel tak naprawdę dla potencjalnego przeciwnika, który chciałby dokonać tutaj pewnych ataków. Natomiast to także doprowadziłoby do obumarcia tych regionalnych lotnisk, a wiemy dobrze, że sieć osadnicza Polski jest rozproszona, nie jest skoncentrowana między Łodzią a Warszawą, tylko jest właśnie jest rozproszona, więc ja jestem wielkim tutaj przeciwnikiem właśnie tego projektu CPK. Nie wiem, czy o czymś zapomniałem. I to jeszcze ZUS. Wie Pan co, tutaj nie chciałbym się wypowiadać w imieniu partii, ale wypowiem się prywatnie. No, swoim własnym, tak. Jako Leszek Sykulski, jako przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Ja jestem za dobrowolnym ZUS-em. Ja jestem za dobrowolnym ZUS-em, ale wiem, że tutaj w partii też są różne stanowiska na ten temat. Dobrowolny ZUS, tylko dopytam, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, tak? To rozumiem? Tak, czy tak. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Ja, jeżeli chodzi o tę sferę działalności gospodarczej, czy tę sferę działalności społecznej, jaką są na przykład jednoosobowe działalność gospodarcza, czy każda w ogóle działalność gospodarcza, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, uważam, że każdy jest kowalem swojego losu i nie widzę powodu, żeby państwo miało nam narzucać, w jaki sposób mamy zadbać o swoją przyszłość. Jest całe mnóstwo o wiele bardziej efektywnych sposobów zabezpieczenia się na starość niż ZUS, no ale to jest mój prywatny pogląd. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są także zwolennicy bardziej takiej, powiedziałbym, socjalnej polityki i państwa opiekuńczego, natomiast no, ja uważam, że jeżeli ktoś jest w miarę racjonalny, jeżeli ktoś jest przedsiębiorczy, to nie potrzebuje państwa do tego, żeby mu, że tak powiem, organizowało przyszłość na jesieni życia. Tak? Państwo jest od czego innego. Państwo jest od zapewnienia bezpieczeństwa. No, dlatego hasło, czy nazwa naszej partii, no, Bezpieczna Polska. Państwo jest od tego, aby zapewniać bezpieczeństwo, a nie po to, żeby ingerować w na przykład edukowanie dzieci, tak? Czy wychowywanie dzieci. No, od wychowywania dzieci są rodzice, a nie państwo, które widzimy, że zaczyna iść w bardzo złym kierunku. No, to się dzieje chociażby na Zachodzie, czyli agenda LGBT, ideologia gender wchodząca do szkół, no coś absolutnie nieakceptowalnego. Więc tutaj jesteśmy także zwolennikami w Bezpiecznej Polsce na przykład edukacji domowej. Uważam, że tu potrzeba bardzo wiele reform. Znaczy może niewiele reform. Potrzebna jest reforma tego systemu, która da znacznie więcej do powiedzenia rodzicom w tym zakresie. Państwo nie powinno tutaj ograniczać tego, a widzimy, że są zakusy na ograniczanie edukacji domowej. Te wszystkie zabiegi teraz, tworzenie takiego europejskiego jednolitego systemu jakiegoś kształcenia, no jest wielkim zagrożeniem dla państwa, dla naszego narodu. Dlatego, wie pan, ja mam tutaj bardzo wolnościowe poglądy i jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, czy kwestie podatkowe, czy kwestie ZUS-u, to jest mi blisko do szeroko pojętego ruchu wolnościowego w Polsce. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że jakby też partia ma różne aspekty, tak? I nie chciałbym w debacie na przykład gospodarczej reprezentować Bezpiecznej Polski, bo wiem, że mam na pokładzie fantastycznych ludzi, ekonomistów ze stopniami naukowymi, którzy doskonale te rzeczy wyjaśnią. Cieszę się, że jestem w takiej formacji politycznej, gdzie nie muszę być ekspertem od wszystkiego, gdzie mogę się skoncentrować na kwestiach polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, czy szeroko rozumianej obronności. No tutaj się czuję mocny i kompetentny, a kwestie gospodarcze zostawiam fachowcom. No, myślę, że poruszyliśmy tutaj te wątki, które ja chciałem poruszyć. Też kilka ciekawych pytań od widzów udało się zadać. Myślę, że też tutaj będą te kwestie, które miały być wyjaśnione, zostały wyjaśnione. Dziękuję za ciekawą rozmowę i do zobaczenia jeszcze pewnie nie za jakiś czas, mam nadzieję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.